Witajcie, witam Was na nowej serii z mapy Zielonka. Na początek zachęcam do zostawienia łapki w górę i subika. Myślę, że ten film zrobi dużo wyświetleń, bo to film jest taki dość konkretny. Bo jest to moje pierwsze DLC, które kupiłem w farmingu. No i możecie zobaczyć, jak to będzie się wyglądało, prezentowało wszystko. Zaraz Wam pokażę moje pola, gospodarstwo, które zbudowałem, bo zaczynamy nową serię. Na tej serii zajmiemy się też uprawą warzyw, takich jak marchewka i pietruszka. Może też kiedyś ziemniaki, buraki cukrowe, buraczki. Mamy jeszcze też kukurydzę i pszenicę. Mamy łącznie areał 10 hektarów. Sprzęt trochę duży, bo no do warzyw trzeba trochę mocy. Dobra, no i co? Ja nie przedłużając, pokażę Wam moje pola. Tu są moje wszystkie pola na niebiesko zaznaczone. Jest to 10 hektarów. No i co? Przejdźmy do przedstawienia gospodarstwa. Tak się gospodarstwo prezentuje, trochę przerabiane przeze mnie. Takie wolne miejsce, trochę podrównane, no bo coś się tu może w przyszłości zrobi. Ale co, nie przedłużając, to zobaczcie, jak się gospodarstwo prezentuje. Mamy jakiegoś pieska, dom, no i co? Na gospodarstwie mamy trochę większe maszyny, trochę większy sprzęt. Bo jest to takie gospodarstwo, no trochę większe, ponieważ będziemy tu uprawiać warzywa, do warzyw trzeba duże maszyny. No nie takie duże, no ale powiedzmy, że takie średnie. Na koncie będziemy mieli 30 tysięcy, to się na kolejny film ogarnie, a ja nie przedłużając zapraszam do przedstawienia gospodarstwa. Tak jak widzicie, w pierwszym garażu znajduje się MF-255 i ładowarka JCB. Oraz siewnik agromasz 3-metrowy. Jest to nasz drugi najmniejszy ciągnik. Tu mamy sobie taki garaż z przejazdem. Przechodząc tu, mamy sobie jakiegoś karchera. Tu mamy bramę zrobioną do wyjazdu z tej drzwi od tego garażu. Tu mamy sobie przyczepę Autosan D55. Jest to przyczepa 10-tonówka. A tu jest największa perełka gospodarstwa, jest to Ursus C330M, nie mogło tego ciągnika zabraknąć na naszym gospodarstwie. Jest to ciągnik w bardzo ładnych kolorach, bo ma ładne kolory, czerwony i siwy. To się ładnie zgrywa, tak jak u mnie na gospodarstwie, tylko że siwy, teraz czarny. Mamy sobie siewnik do warzyw od firmy Kwerneland. No i co, 30 będzie pracowała na naszym gospodarstwie przy warzywach w większości, przy tej maszynie i przy czymś jeszcze, to nie wiem, się dowiecie z czasem. Tu mamy sobie nasz opryskiwacz Bartki P329 łamane przez 7. Jest to opryskiwacz o pojemności 800 litrów i szerokości lans 18 metrów. Tu mamy sobie stodołę bez przejazdu na drugą stronę, murowaną. Mamy sobie taki garaż, jakieś betoniarka, tutaj skrzynie, jakieś ławki, trochę desek. No i mamy sobie też tu jeszcze siewnik do kukurydzy, ponieważ siejemy kukurydzę na ziarno. Siewnik to jest nie taki byle jaki, bo jest to siewnik agromasza 4,5 metra. Jest to siewnik składany. Tu mamy header naszego bizona. Jest to header 5,5 metra. A tu jest maszyna do robienia żył od firmy Grimmer. Żył to robi 4. Bo trochę tu puchamy. No i tu, tak jak widzicie, stodoła jest. Przechodząc dalej, tu jest dom. I to, co teraz zobaczycie, to są dwa główne, największe ciągniki gospodarstwa. Jest to New Holland T5 120
Jest to Ursus 1614 Turbo. Zaraz wam powiem, ile te ciągniki mają koni. New Holland ma 117 koni, a Ursus ma 155 koni. A moc tych ciągników ma seria i 30, znaczcie 30 MK. Jak ktoś nie zna, to przypomnę, 30 31 koni ta MK, a Ferdek 255 41 koni. No i to są główne ciągniki pociągowe na naszym gospodarstwie. New Holland robi dużo rzeczy, a Ursus to samo. Są Ursus w malowaniach czerwono-czarnych, na New Holland podstawowych. Mamy sobie tu kurnik i mamy sobie 20 kur na naszym gospodarstwie. Nie mamy żadnych zwierząt więcej. Tu jest nasza przyczepa. To jest przyczepa chyba 24-tonowa od firmy Farmed. Jest to przyczepa do przeważnie warzyw, bo zboże też na nią sypiemy, czy kukurydzę. No ale przyczepa z tego względu tak duża kupiona, bo odwozimy warzywa tymi naszą małą autosanką. Nie dałoby rady tego odwieźć. Tu są dwa silosy w pojemności 20 ton. Normalny silos i silos z dobudówką. No i co, tu mamy sobie łąkę, na której składujemy nasze warzywa. Kury sobie tu chodzą, tu jest tył gospodarstwa. Myślę, że jak na razie się wam gospodarstwo podoba. Tu możecie zobaczyć nasz rozrzutnik. Jest to rozrzutnik, no, stary. Też czasami trochę rozrzucamy nim, ale w przyszłości pewnie będzie nowy nabytek, rozrzutnik. Tu mamy rozsiewacz Gastrol 800 litrów kilo wejdzie do niego. Tu mamy trochę większy sprzęt, bo jest to pług Agromasz czteroskibowy. Albo jest New Holland, albo szóstka. Tu jest łyżka do manitu. Manitu mamy do warzyw. Tu mamy talerzówkę od Unii. Właśnie z tego dodatku zielonka. Talerzówka bardzo ładnie zrobiona. Zobaczymy, jak będzie w polu pracowała. Jest agregat, bo 1,360 m, talerzówka 4 metry. No i przechodząc do ostatniego garażu, tu stoi tu Bizon. Gigant. No i jest tu nasz jeden kombajn, bo wystarcza nam na nasze hektary. Kiedyś mieliśmy jeszcze trochę dzierżaw. To było co kosić, ale teraz mamy tylko 10 hektarów, będziemy się powoli rozwijać. No a tu mamy preszę Marshall. Jest to presja, z którą będzie prawdopodobnie MF jeździł. Będziemy prasować słomę, żeby też coś z tego zarobić. Mamy sobie też tu kombajn The Wolf do kopania marchewki i pietruszki. Kombajn ze zbiornikiem 5,5 tony. Jednorzędowy. Niedalekiej przyszłości. Już za niedługo możecie zobaczyć, jak to będzie działało w polu. I tu mamy też sobie przystawkę do kukurydzy 8-rzędową. No i to tyle z tych naszych maszyn. Ja nie przedłużając, wyjeżdżam sobie kombajnem. Otworzymy sobie tu drzwi, że tu mamy drzewo i trzeba jakoś tu wyjechać. Ale wyszedł jakoś. Dwa silosy mamy w planach, jest też w niedalekiej przyszłości postawienie jeszcze jakiegoś silosa.
to zboże gromadzić, bo nie wiem, gdzie to teraz będziemy sypać, bo myślę, że z 40 ton to nam musimy. Wyjeżdżam sobie na gospodarstwo na pole. To się tu chyba nie złamie. Muszę trochę na chodnik wjechać. Trochę na drogę. Bizonek nie chce tu chodzić na wolnych obrotach. Na pierwszy film na pewno pomyśleliście, że będzie warzywnictwo. Ale u mnie tak nie jest, zaczynamy sobie być nie w warzywnictwie, będzie myślę, że do piątego filmu się pojawi. Dzisiaj trochę masajem popracujemy. Może nawet tylko masajem z ciągników. Albo się weźmie jeszcze jedną przyczepę dużą. Zobaczymy, jak nam będzie sypało. Kurczę, się nam odczepił. Dobra, podczepiamy sobie header naszego giganta. Trochę szybko podjechane. Zanieczyszczenie tu pochodzi na wolnych obrotach. A to już było połówkę wózek. Więc tak postawimy, żeby wiedzieć, jak stał. Żeby na chłopak do nie postawić. Tak, bo są też skrętne, to można manewrować fajnie. No wiadomo, że 30 jeszcze bardziej. Powoli sobie tu wyjeżdżamy. Zobaczyć. No tu jak będziemy wjeżdżać, to MF z pełną będziemy miał co robić.
Dobra, siadamy do tym wajny. Ten kombajn rzuca słomę, która na lewo. Po lewej jest nasza marchewka. Później wam pokażę, jak to wygląda. Ten kombajn duży zbiornik jest, to można fajnie zakosić. Też pola tym obrywa. Teraz co kosimy, to jest nasze największe pole z pszenicą. Drzwi sobie otworzymy, bo ciepło. Sierpień. Można kosić takim sprzętem. No bo to idzie.
Czy gracie moja ruła ściągnie na tą nową przyczepę dużo? Dobra, tu niech jedzie pracownik. Ja jestem w szczepieniu Olanda do tej dużej przyczepy. Czy jest tam do tej szczepy nie zaczepiliśmy, nie? O, ciągnik by nam pociekł. Mamy tak podkopiec, tu tak nierówno jest. Na razie nie Olanda, tu sobie zostawimy. Bardzo samą pojedziemy. Tak wygląda marchew. Sobie podjedziemy. Gasimy Ferguson'a. Jak na tamtą przyczepę nam nie siągnie, no to będziemy tylko na tą przyczepę sypać. 5 stop poli do zbiornika. Na ten. O kurczę. To ledwo wchodzi rła, to nie wiem, czy na tamtym nam będzie. Znowu sobie tak pojedziemy. Dookoła jeszcze raz, bo ja sobie jeszcze przyjadę. Te 4 zbiorniki może tu nakosimy.
Może nie cztery zbiorniki, ale trzy to będą na pewno. Powoli idzie koszenie. Pokażę wam moje jeszcze pola z pszenicą wszystkie. No tu jest pierwsze pole. Tu mamy sobie pietruszkę. Jak widzicie. O. Tu mamy sobie pole z kukurydzą. Jest prawie 2 hektary. Nasze największe pole, jak się nie mylę. No i tu jest kolejne pole z pszenicą. I tu jest trzecie, ostatnie pole z pszenicą. Czyli w sumie pszenicy mamy 3 hektary. To silosy powinny być prawe. No tak widzicie, tak marchewka zasadzona. Nie wiem jak ja to będę kopał. No ale to się zobaczy. Bo no tak na początek jest później, bo to było zmieniane przez mod. Trawa na tym polu.
potrzebne, to miałem pracownik, który dojechał ile tego jest do naszego lokalne. Pełna przyczepa, nawet dość tak ładnie nasypane. Sobie dwójkę wrzucimy. Ładnie wyszedł. Nawet fajnie, tu mamy taki gwiazd pod górkę, którą... Kurą sypniemy tej pszenicy. Tam na chleb się wysypie trochę. No nie dużo. 800 kilo. Nie całe, a nie. Myślę, że tam cofnę. Jakoś to znaliśmy. Nie chcę tam wjeżdżać, bo tam jest nierówno. Boję się, żebyśmy tam nie ruszyli później bardzo. Już tu jest wysypane. Coś tu pracownik zostawia, coś tu nie tak jest.
tym filmie, że to myślę, że to pole skusiły i to będzie tyle. Oczywiście tam są dostępne łapki w górę i subika. Lecimy po 1000 subskrypcji, a to już niedużo zostało do tego 1000, więc kto jeszcze nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje kanał. Że będziecie mieli nagrane z tego kuszenia. Bizon ładnie idzie w pszenicę. Koniec już tu mamy na tym polu. No właśnie tu otworzymy, bo nie to nie dokończymy tego do końca na jednym zdaniu. Jakieś pomijaki przy tym podstawy, to sobie i ten wyśniemy od razu. A w kolejnym filmie z tej serii będzie usuwanie i zniwa tamtych kawałków. Nawet do końca nie dojedziemy. Wolam wejdzie do transportu, bo jest najszybszy, 43 minuty jedzie. Znaczy ja tu podjadę.
czekajcie, bo coś mi się tu zbugowało. Jak się to będzie sypać, będzie ciężko, ale będziemy magnem sypać. Czekajcie, bo mi chęciło kombaj tam było. O dobra, jest hit. Raczej na tą szczepę nie będzie rozsypać. To tak ciężko ma, bo z problemem idzie. 5 ton to nie czuję. 120 koni jest w tym ciągniku. Do orki też pójdzie. Ursus, mówię ponad, tylko Ursus. Obciągnie się do pupi do niego. Mi sobie nie wygląda. Może nawet by się tam to dało przyjąć na raz, to ja sobie przejadę i może mi się to uda na raz przyjąć. Bierzemy tam jak się mija było, ale to nie musimy. Już będziemy się tej prawej strony trzymać, to z lewej strony to jeszcze się przejedzie. Za szybko przejedziemy, bo to widzicie. Kopaj nawet nie czuję, że to leci do góry.
wysypujemy sobie ten zbiornik. No i to tyle. Dobra, zamknąłem wystawienie. No i widzicie, co się dzieje. To tak nie będziemy sypać na tą szczepę jedną. No ale zamknąłem dostępnie łapki w górę i subika. Myślę, że seria się wam podoba z nowej mapy, z tego DLC. Za niedługo też wyczekujcie kolejnego odcinka i następnego odcinka będzie też kopanie marynarki, więc zostawcie suba jeszcze raz. Kto jeszcze nie ma subskrypcji, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć!